Wielki powrót CM Punk'a do świata wrestlingu już za nami. Powrót również takich osób jak Andrade El Idolo czy Miro również został zaliczony i to wszystko podczas pierwszej w historii tygodniówki AEW Collision. Można śmiało powiedzieć, że weekendowy wrestling nabiera nowego znaczenia i dziś byliśmy tego świadkami. Nie przedłużając, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, a oto plusy i minusy AEW Collision z 17 czerwca. Plus powrót CM Punk'a. Trzeba powiedzieć na samym wstępie, że nic od dawno tak nie podzieliło fanów wrestlingu jak odbiór CM Punk'a. Oczywiście w Chicago, w jego rodzinnym mieście, został odebrany jako wielki bohater, jednak szczerze mam wrażenie, że już za tydzień, powiedzmy poza strefą komfortu Punk'a, może spotkać się z naprawdę inną reakcją. Już same filmiki promocyjne jego powrotu pokazały, że fani w większości stają po stronie The Elite, więc Punk'a czeka naprawdę ciekawych kilka tygodni. Co do jego promo, to dostaliśmy dokładnie to, czego spodziewać się i mogliśmy, i nie ma w tym absolutnie nic złego. Punk kolejny raz podkreśla, że uważa się za jednego z najlepszych i nie będzie przepraszał za to, kim jest i jak się zachowuje. Padło kilka strzałów w stronę Young Bucks, na co oni zresztą odpowiedzieli, zmieniając opis na swoim Twitterze. Szczerze spodziewałem się, że AEW będzie chciało zaczekać spokojnie i nie będą poruszać kwestii tak wielkiego problemu jak CM Punk'a z The Elite, jednak oni już teraz teasują, że może to być coś więcej niż problemy na zapleczu. To może prędzej czy później przerodzić się w pełnoprawny storyline i nie wiem, co o tym myśleć. Jako wielki punk CM Punk'a powiem szczerze, że cieszę się, że wrócił, tylko nie jestem przekonany, czy jestem fanem tego, jaki Punk jest obecnie, ponieważ wiemy, że jest toksyczny, tak samo jak i zresztą The Elite. Dodatkowo dostajemy lekki teaser potencjalnego tytułu, który będzie głównym złotem na Collision, choć nie wiemy w ogóle, jak miałoby to wyglądać. Poczekamy, zobaczymy, jednak theme song Cult of Personality i promo Punk'a to zawsze przyjemna dla ucha rzecz. Punk obiecuje, że się nie zmieni, ponieważ nie widzi powodu, dlaczego miałby to zrobić i zobaczymy, jak AEW rozpisze jego powrót. Ja osobiście chcę heel turn, i to takiego naprawdę mocnego, ponieważ oni, jak i Punk, wiedzą, że on nie będzie spotykał się wszędzie z face'ową reakcją. Z drugiej strony, jeśli chodzi o problem z The Elite, CM Punk i FTR kontra Young Bucks i Omega na Wembley w Londynie? To brzmi za dobrze, prawda? Minus Luchasaurus kontra Wardlow. Powiem szczerze, że mam dość tego, jak wygląda obecny obrazek tytułu TNT. Jeśli dostajemy teraz kolejny program wielkiej odbudowy Wardlowa, który ostatecznie na All In czy gdzieś tam odzyska tytuł i będzie 69-krotnym jego posiadaczem, to równie dobrze moglibyśmy po prostu ten tytuł olać. Obrazek tego złota jest niesamowicie niejasny i ta walka również to pokazała. Mam pytanie. Skoro tutaj mamy wygraną Luchasaurusa z pomocą Christiana Cage'a, który uważa, że to teraz on jest mistrzem, to czemu nie wygrał on w ogóle tej walki na Double or Nothing? O ile dostaliśmy tutaj trochę akcji, która wcale źle nie wyglądała, to jednak wynik i sam przebieg walki i jej zakończenie niszczy to wszystko. Wardlow spokojnie mógłby teraz pójść na Main Event Collision, gdzie przyda się ktoś, powiedzmy, jego postury i umiejętności. Jednak mam wrażenie, że on będzie dalej ścigał ten nieszczęsny tytuł, prawda? Cieszę się z drugiej strony, że jakieś większe osiągnięcie spotkało Luchasaurusa, choć Christian i tak będzie tutaj w centrum wszystkiego. Oby tylko dalej to wyglądało inaczej, ponieważ ten tytuł potrzebuje świeżej krwi jak mało kto. Plus Andrade El Idolo kontra Buddy Matthews. Niesamowicie cieszę się, że znowu możemy oglądać Andrade w telewizji i wydaje mi się, że większość fanów ma to samo odczucie, ponieważ reakcja na niego była niesamowita. Od początku zapowiedzi tej walki widzieliśmy, że dostaniemy po prostu ciężką wymianę ciosów i wiele karkołomnych akcji. Ta dwójka właśnie z tego i słynie i nie zawiedli nas, ponieważ dostaliśmy długie starcie okraszone czasami naprawdę powolanymi akcjami. Fajnie też, że narracja opierała się na poszczególnych kończynach, to wyłączyło część arsenału tej dwójki, dlatego też akcja była taka dość ciekawa. Przeszkodziła mi osobiście bardzo długa reklama, podczas której widzieliśmy lekarza sprawdzającego zawodników i takie tam. I wydaje mi się, że dla narracji walki lepiej byłoby, gdyby to było częścią głównego show. Pokazali, że panowie nawalają się jak powaleni do stopnia, że lekarz musi interweniować. Ostatecznie tak wygrywa powracający Andrade, co moim zdaniem jest dobrym rozwiązaniem. Co jednak ciekawsze, wygrywa on z pomocą akcji Charlotte Flair, czyli zmodyfikowany Figure 4. Charlotte nazywa to Figure 8. Fajne nawiązanie, szczególnie, że Charlotte korzysta ostatnio z akcji z arsenału Andrade. Po walce, co ciekawe, House of Black zaatakowała Andrade i wydaje mi się, że będzie to dłuższy program, który mam nadzieję, że doprowadzi do walki Andrade kontra Malakai Black. Dobra walka, dobre zakończenie i przyjemnie ponownie zobaczyć Andrade na ekranie.
plus powrót Miro. Od jednego wyczekiwanego powrotu przechodzimy do drugiego i kurde, Punk, Andrade, teraz Miro. Collision zapowiada się świetnie, a ex-Rusev jak był over, tak dalej i jest. Nie ma co oceniać jego walki z Tonym, ponieważ tutaj chodziło tylko o ponowne pokazanie Miro. Co też ciekawe, wydawało mi się, że dostaniemy tutaj kilkunastosekundowy squash i tyle, a tutaj okazuje się, że Miro musiał zrobić więcej niż 3 akcje. Wynik był jeden, Miro dominuje, Miro ponownie w telewizji i mam nadzieję, że teraz Tony Khan nie spierdzieli jego ranu, ponieważ to gwiazda, jakich mało. I wystarczy dać mu dobry program i wszyscy będziemy zadowoleni. Kurde, mam większą radość z powrotu Mirosławskiego niż CM Punka, ale to jest dziwne uczucie. Chcę tylko dodać, że planuję na kanale dodawać o wiele więcej rzeczy związanych z AEW i nie tylko, dlatego zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję bardzo. Plus walka tag teamowa kobiet. Zabawne jest to, jak bardzo dywizja kobiet i w AEW i w WWE są podobne. Choć w przypadku AEW mam wrażenie, że największym problemem bookingu są non-stop kontuzje. Zresztą Tony ma tytuł właśnie z tego powodu i niestety da się odczuć, że jako mistrzyni jest po prostu jakaś trochę dziwna moim zdaniem. Jeśli jednak chodzi o tag team match, to mieli oni jedno zadanie i je właśnie wykonali. Outcasts mieli postawić over Willow jako mistrzynię Strong i oczywiście Sky, która walczyła w swoim rodzinnym mieście. Jak wspomniałem, całość się udała i akcja w ringu wcale zła nie była. Jestem ciekaw, jak bardzo sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby Mercedes Moné nie doznała kontuzji i to ona byłaby teraz mistrzynią Strong. Tego się niestety nie dowiemy, jednak co wiemy, to to, że Willow i Sky są niesamowicie over z publicznością. I jeśli to dobrze wykorzystać, możemy lekko odświeżyć dywizję kobiet, która tego panicznie potrzebuje. Bez zaskoczeń, face'owa drużyna wygrywa i dostajemy po prostu przyjemny moment w Chicago dla Sky, która była przed, w trakcie i po walce niesamowicie emocjonalna. Neutral segment The Acclaimed. O ile jestem fanem całej tej trójki, szczególnie jeśli dadzą dobre rapowanie przed walką czy promem, to tutaj wyglądało to jakoś po prostu na palenie czasu. Dostali oni segment z tego powodu, że Daddy Ass ma po prostu nowe wdzianko? Czy po prostu chodziło o to, że ogłosili, że będą i na Dynamite, i na Collision? Rozumiem potrzebę takiego segmentu, jednak mogli to skończyć konfrontacją z kimś i w ten sposób zapoczątkowaliby jakiś nowy program na Collision. A tak, to oprócz samego proma nie dostaliśmy i całość wyglądała jakoś dziwnie. Choć nadal rapowanie i uśmiech Daddy Ass robi swoje, no spójrzcie na niego. Plus skład Owen Hart Tournament. Szybka notatka ode mnie, ponieważ patrząc na tegoroczny skład turnieju pamięci Owena, można śmiało powiedzieć, że czekają nas prawdziwe bangerki. Ricky Starks ogłasza swój udział tak samo jak i Powerhouse Hobbs. Choć z nim to jest zabawna sytuacja, ponieważ on i QT Marshall uważają, że Collision zostało dla Hobbsa specjalnie stworzone. Ciekawe jak na osoby, która dostała tam 20-sekundowe promo i tyle. Jednak, jak wspomniałem, czeka nas naprawdę wiele ciekawych walk i sam turniej wygląda naprawdę przyjemnie. Plus Six Man Tag Team Main Event. No i czas przyszedł na wielce zapowiadane wydarzenie, mianowicie powrót CM Punk do ringu i to na pierwszym już Collision. Plus przeciwko niemu stał Samoa Joe i dobrze wiemy, że ta dwójka potrafi dać coś, co przez wielu nazywane jest jedną z najlepszych trylogii w historii wrestlingu. Dodajemy do tego jeszcze FTR i Bullet Club Gold i dostajemy mieszankę idealną. Muszę jednak przyznać, że czasami ta walka wyglądała naprawdę dziwnie, jednak nie potrafię powiedzieć za bardzo dlaczego, więc może to olejemy, skoro nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Patrząc jednak na całość, to dostaliśmy dokładnie to, czego powinniśmy byli się spodziewać, czyli praca pod hot tag CM Punk'a, który staje twarzą w twarz Samoa Joe. Szczerze? To może być spokojnie główny storyline teraz na Collision, czyli dwóch wielkich rywali zaczynających historię na nowo. Widać było po Punk'u trochę rdzy ringowej, ponieważ nie wszystkie akcje siadły jak należało, jednak w całości bardzo, bardzo dobry powrót do ringu. I nie tylko Punk, cała reszta składu spisała się bardzo dobrze, dając dobrą walkę tag teamową, budując wszystko właśnie pod Punk'a. Co ciekawe, w momencie, w którym to Joe zapiął Punk'a w klaczu, byłem przekonany, że to koniec i Punk po prostu odleci. Nie pasowało mi to jednak z jego promem, gdzie powiedział, że nie straci tego, co ma w worku, aż ktoś go nie podda, jednak wyglądało to naprawdę wszystko obiecująco. Ostatecznie inaczej raczej być nie mogła i CM FTR wygrywają walkę po tym, jak Robinson zjata Shatter Machine i dodatkowo GTS. Dobry powrót do ringu Punka, prawdopodobny start jego rywalizacji z Joe i wydaje się, że lepiej być po prostu nie mogło. Podsumowując, pierwszy odcinek AEW Collision już za nami, trzeba przyznać, że dostaliśmy po prostu bardzo dobre show. Wrestling był praktycznie na wysokim poziomie, walka kobiet rozegrana naprawdę dobry sposób, no i powrót takich osób jak Andrade czy Miro. CM Punk powracający z własną tygodniówką to coś, co lekko zmienia oblicze AEW i ogólnie wrestlingu w ciągu tygodnia i to się mocno liczy. Moja osobista ocena tego show to 8 na 10, świetny wrestling, wielkie powroty i start czegoś naprawdę nowego, nic tylko czekać na dalsze programy. Zgadzacie się z moją oceną, czy może macie trochę inne uczucie związane z tym show? Piszcie śmiało w komentarzach, jestem nie
niezmiernie ciekaw waszego zdania na temat AEW Collision. No i jeszcze, ogólnie co uważacie o powrocie CM Punka? Czy to było coś, na co czekaliście? Czy może jednak nie za bardzo? Jak zawsze chciałbym również podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu mi tego kanału. Serdeczny buziak kieruję w stronę Piotrka. Jestem wam naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc, panie i panowie, ja byłem Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.